Końcówka roku to czas, w którym instytucje i przedsiębiorstwa podsumowują minione miesiące. Spółdzielnia mieszkaniowa lokatorsko-własnościowa w Działdowie ten rok zalicza do niezwykle intensywnych. Przez wiele miesięcy trwały różnego rodzaju prace. Powstały dwa nowe place zabaw dla dzieci na osiedlu Biedrawiny i Lenardowicza. Pozostałe place zabaw zostały wyremontowane, ogrodzone, doposażone. Kolejne doposażenie przewidujemy wiosną na tych placach zabaw. Powstała masa miejsc postojowych nowych na wielu osiedlach w naszej spółdzielni. Rozpoczęliśmy modernizację altanek śmietnikowych, to znaczy powstają nowe altanki, żeby te miejsca były zasłonięte. Do najważniejszych inwestycji działdowskiej spółdzielni należy zaliczyć termomodernizację budynków. Gdyby nie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, przeprowadzenie remontów na taką skalę nie byłoby możliwe. Osiedla z wielkiej płyty z szarych zmieniają się na kolorowe, dzięki czemu budynki nie straszą już swoim wyglądem. Dostaliśmy środki unijne na taką modernizację czterech budynków. Jesteśmy już po przetargu, wyłoniony został wykonawca. Zakończenie tej inwestycji planujemy na koniec września 2013, a w przyszłym roku 2013 planujemy również taką modernizację kolejnych budynków, ale już ze środków niestety własnych. Spółdzielnia mieszkaniowa lokatorsko-własnościowa w Działdowie jest w trakcie dużej inwestycji. Chodzi o instalację naziemnej telewizji cyfrowej. O tym niecodziennym projekcie powiemy Państwu w następnym wydaniu wiadomości.